Cześć, to Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i z przyjemnością zapraszam Was na film o Alasce. O samej książce opowiedziałam Wam już w poprzednim filmie, ale nie mogłam się do końca pożegnać z tym tematem i specjalnie dla Was autor przygotował zestawienie 10 rzeczy, które warto wiedzieć, zanim polecisz na Alaskę. Korzystajcie! Na pierwszą podróż – lato. O Alasce krąży wiele opowieści związanych z nieprzyjazną pogodą i trudnymi warunkami do życia. W rzeczywistości, przynajmniej w tych regionach, które najchętniej są odwiedzane przez turystów, nie jest wcale tak źle. Alaska staje się coraz bardziej popularną destynacją także w miesiącach letnich, ale jeśli marzysz o spacerach wśród cudownych gór, pragniesz zobaczyć niedźwiedzia czy spróbować świeżo złowionej ryby, to zdecydowanie postaw na miesiące letnie, a potem wróć na zimę. Puchówka, czapka i ciepłe gacie. Lato na Alasce jest całkiem przyjemne, ale tylko wtedy, jeżeli zabierzesz ze sobą odpowiednią garderobę. Zdarzają się co prawda nawet upały, ale zazwyczaj temperatura oscyluje w okresie letnim w granicach kilkunastu stopni, w wyższych partiach gór lub w bardziej pochmurne dni coś cieplejszego zdecydowanie się przyda. Kurtki puchowe to najważniejsza składowa alaskijskich szaf. Stój mocno na nogach. Na Alasce bardzo regularnie daje się odczuć trzęsienia ziemi. Coraz bardziej dokładny sprzęt rejestruje trzęsienia ziemi nawet średnio co kilkanaście minut, ale człowiek oczywiście odczuwa je dużo, dużo rzadziej. Warto jednak zapoznać się przed podróżą z podstawowymi wytycznymi dotyczącymi zachowań i ewakuacji, bo kilka trzęsień ziemi każdego roku daje się we znaki mieszkańcom stanu. Nie mów do mnie misiu. Na Alasce nie ma misiów. Są niedźwiedzie i trzeba traktować je z należytym szacunkiem. Jest ich zresztą bardzo, bardzo dużo, dlatego ryzyko spotkania drapieżnika jest znacznie wyższe niż w innych częściach świata. I nie należy tego lekceważyć. Na Alasce występują aż trzy gatunki niedźwiedzia: czarne, brunatne i polarne, przez co Alaska jest rajem dla fotografów zwierząt, którzy przemierzają ten stan z wielkimi teleobiektywami. Z puszką w kieszeni. Podróżując w otoczeniu niedźwiedzi, warto o siebie dobrze zadbać, bo choć naszym głównym celem powinno być oczywiście unikanie niepotrzebnych spotkań z drapieżnikami, no to nie zawsze jest to możliwe. I turyści podczas pierwszych zakupów po wylądowaniu na Alasce powinni zakupić spray na niedźwiedzie, puszkę niezwykle silnego gazu pieprzowego, który stanowić będzie broń przy ewentualnym ataku. I taki spray na niedźwiedzie każdego roku ratuje zdrowie wielu lokalnym mieszkańcom oraz turystom. Warto zapoznać się z jego obsługą i zawsze mieć go pod ręką. Sięgnij do kieszeni. Głębiej. Alaska ma wiele wspólnego z innymi północnymi destynacjami. Znajdziemy tu majestatyczne lodowce, imponujące góry i wartkie rzeki. Kolejnym podobieństwem są też wysokie ceny praktycznie wszystkiego, co przyjdzie Wam do głowy. Odczuwają to nie tylko mieszkańcy stanu, ale także przyjezdni, którzy muszą się liczyć na Alasce ze sporymi wydatkami. Sezon letni jest tutaj bardzo krótki, a firmy muszą przecież utrzymać się z niego cały rok. Rozmiar ma znaczenie. Alaska jest wielka. To oczywiście największy stan całych Stanów Zjednoczonych, ale aż dwukrotnie większy od kolejnego w zestawieniu Teksasu. Alaska jest aż pięciokrotnie większa od Polski, dlatego próba zobaczenia tu wszystkiego jest po prostu nierealna. Na Alasce wszystko jest większe, dalsze i jeszcze bardziej imponujące. Mierz siły na zamiary. Podczas pierwszej podróży skup się na Alasce południowo-wschodniej lub wybierz część południowo-centralną, a potem zostanie ci już tylko Arktyka, Wyspy Aleutskie i zachodnia część stanu. Samolociki. Rozmiar Alaski, a co za tym idzie olbrzymie dystanse, sprawiają, że bardzo popularną formą przemieszczania się w stanie są małe samoloty, które nazywa się tutaj taksówkami powietrznymi. I tylko dzięki nim odwiedzający dotrzeć mogą m.in. do Arktyki czy do Parku Narodowego Katmai, w którym latem roi się od pięknych niedźwiedzi brunatnych. I jeżeli marzą Wam się wyjątkowe wspomnienia z Alaski, to zdecydowanie trzeba oswoić się z myślą latania taksówkami. Denali? Nie dla każdego. Góra Denali to jedna z największych wizytówek Alaski. To nie tylko najwyższy szczyt stanu, ale także całej Ameryki Północnej. No i wielu turystów marzy o tym, żeby go zobaczyć w pełnym majestacie, ale statystycznie udaje się to zaledwie 1/3 odwiedzających. Denali i otaczające go góry żyją w swoim własnym świecie, gdzie gęste chmury i intensywne opady nie należą do rzadkości i warto oswoić się z tą myślą. Uwaga na łosie! Podczas przejazdu drogami Alaski natkniecie się na znaki przedstawiające sylwetkę wielkiego łosia. To nie tylko fajny motyw do zdjęcia z wakacji, ale także realna przestroga. Łosie to zwierzęta, które widzimy na Alasce zdecydowanie najczęściej, szczególnie w miesiącach zimowych, gdy te podchodzą coraz bliżej domów. Łosie to oczywiście cudowne stworzenia, które choć zazwyczaj są spokojne i nie przejmują się człowiekiem, to potrafią wpaść w szał. Obowiązkowo należy trzymać się od nich w bezpiecznym dystansie, a w razie zagrożenia rozejrzeć się dookoła za drzewem czy samochodem, które mogą posłużyć nam za osłonę. W bezpośrednim pojedynku biegowym nie mamy najmniejszych szans. Dajcie znać, jak Wam się taki podróżniczy poradnik w pigułce podobał. Mam nadzieję, że przyda się nie tylko tym czytającym książki, ale wszystkim, którzy myślą o podróży na Alaskę. Dzięki za obejrzenie i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.